Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Yuken. Przed wami 29 odcinek z Farming Simulatora 22 z pierwszej serii, w której niedawno zaczynałem swoją przygodę z farmingiem, a ja witam was właśnie z mojej hacjendy marzeń, posiadłości marzeń, jak zwał, tak zwał, ale jest to naprawdę pięknie. Konie, jest wszystko. W poprzednim odcinku, moi drodzy, zajmowaliśmy się tymi oto winogronami, które już wyrosły troszkę. Ale z tego, co patrzyłem w kalendarz zbiorów, to będziemy mogli je zbierać, zresztą możemy nawet zobaczyć, ale chyba koło sierpnia. Tak samo podobnie oliwki. A więc nam mamy troszkę czasu. Dziś, moi drodzy, jakby nie zwracam uwagi na to, że gdzieś tam mam magazyny pełne i że trzeba by coś sprzedać, a dziś musimy się zastanowić. No troszkę kupiliśmy tych maszyn, ja gdzieś tam W poprzednim odcinku gdzieś tu testowo, słuchajcie, tym mulcherem przejechałem, to chyba będzie widać, chyba tutaj, ale już ta trawa odrosła, tak szczerze mówiąc. Trzy rzędy przejechałem, tego nie. Ileś tam ponawoziłem, zobaczymy, no tu niby jest nawiezienie 100%, wzrost zbioru tyle, a tutaj gdzie nie jest nawiezione, no też jest niby... Tu niby wszędzie pokazuje, że jest nawiezienie 100% i to mnie w ogóle ciekawi, nie? Dlaczego jest nawiezienie 100%, skoro ja wszędzie nie nawoziłem na pewno tych oliwek, więc nie wiem. Jest napisane 100% nawiezienie, dziwi mnie. O, tu jest mniej, dobra, okej. Okay. Jest 50%, więc ciekawe, ile będzie tych zbiorów naszych. Zobaczymy, ja tam, wiecie, testuję, bo chodzi o to, czy mi się chce tak tutaj jeździć. Może czasem będę to robić, bo wiadomo, że troszkę rolnictwem się pobawić trzeba. Dziś, moi drodzy, skupimy się na dwóch rzeczach, zobaczymy, na ile nam czasu starczy, bo też będziemy musieli tą część z fabrykami sobie troszkę rozplanować i tutaj chciałem coś z owcami podziałać, ale chciałem to tak podziałać, żeby to było jakoś fajnie zaplanowane, więc pierwsza rzecz to na dzisiejszy odcinek są owce, natomiast chciałbym też już zacząć coś działać, jeśli chodzi o fabryki, dlatego że te fabryki no są związane z owcami, są związane z winogronami, to także zobaczymy, ale postanowiłem, że będzie to od owiec naszych zależało. I słuchajcie, my mamy tu przeróżne pastwiska dla owiec, takie zewnętrzne, no teoretycznie też by mogły być, chociaż nie wiem, czy jednej nie dać takiej. Ona jest na 300 owiec, zresztą czy my chcemy 300 owiec? No chcemy mieć wełnę, nie? Tylko tutaj... Tak nie jest do końca narysowane, gdzie dostarczamy jakie rzeczy. Ja wolałbym, żeby to było pokazane, o, tak jak tutaj jest. Żeby to było, widzowie, dokładnie pokazane. To jeżeli woda i ten, no to... Wiecie co, ja bym wolał to tak zrobić. To wtedy od tamtej strony bym miał wjeżdżać. W ogóle to bym sobie jakoś, powiem wam szczerze, ogrodził. O, to jest olbrzymie, ale brzydka jest ta troszkę, to bym musiał ją ukryć. Nie, ona jest większa niż ta dla koni, a od razu wam powiem, widzowie, że nie chciałbym. O, to jest nawet całkiem spoko. To jest tak, to już jest samo w sobie w sumie ogrodzone, więc ja bym nie musiał tego ogradzać. Wiecie co, jeżeli bym takie coś zrobił, to tak, co tam trzeba dostarczyć? Tam jest jakiś odbiór. Na razie oczywiście się nie przejmujemy latarniami, bo je przesuniemy. Jeżeli to jest odbiór, no to... Tylko dwóch obok siebie bym takich... Kurczę, to takie ma kształty. Szkoda, że nie można samemu, bo... Wiecie, ja bym wolał, żeby te owce były już tam jak najbardziej przy tych torach. Jeżeli miałoby być tak, to wolałbym to też, słuchajcie, zrobić. Tam jest też troszkę taki spad. Albo tak, tylko tak raczej nie, bo tu jest dostarczanie wody. Nie chciałbym przy torach z wodą jeździć. Widzicie, mamy dużo budynków i ciężko mnie jest się jakoś tutaj zdecydować, szczególnie, że w różnych miejscach, a tam z tyłu woda się wozi. To pewnie musiałbym to i tak według planu idąc, no bo tak, mamy takie coś, co w ogóle mi się nie podoba, bo po prostu jest to za małe. Te też tak średnio, to jest niby na 80, ale tak. Ja bym chciał, żeby to jakoś robiło wrażenie. Tak by nie chodzi nawet o ilość tych owiec, widzowie, bo tak szczerze... Po prostu chciałbym, żeby te owce gdzieś tutaj sobie były, tylko... Jeżeli ja bym to chciał obrócić... No to
Teoretycznie, tu bym z wodą dojechał, tam od tyłu nic nie trzeba dostarczać. Wiecie co, no można by zrobić to wtedy tak, że jedno tu do płotu, tylko tam nam zostanie takie miejsce, to już tu, o, tu by było lepiej tutaj. O, widzowie, tak by było lepiej, bo byśmy tutaj przy torach to nawet zostawimy trochę miejsca od torów. Czy od płotu chcemy trochę miejsca zostawić? No nie musielibyśmy wiele zostawiać. O, to by jeszcze jakoś tam, powiedzmy, mogło być. No nie wiem, słuchajcie, ja to mogę próbnie wybudować. Tylko tam teren jest troszkę nierówny, więc nam płot się... No ale to wiecie co, mogę ten teren jakoś dorównać, nie? Zasadniczo przy płocie, chyba że drzewka jakieś przy płocie się posadzi. Wiecie co? Tak by mi to najbardziej tu pasowało. Tak by mi to, widzowie, pasowało i wtedy, aha, tylko że wtedy byłoby do duszy, jeżeli bym to tak obrócił. Ewentualnie mógłbym to tak obrócić, tylko to obracanie później się źle kończy, bo ja się pogubię. Kurczę, 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 kurczę. No dobra, to tutaj będzie miejsce do zawracania jakiejś tam... Wiecie co? Niechby i nawet tak sobie było. Teraz nie widzimy za bardzo, kurczę, jak to... Staram się jakoś na oko. Zazwyczaj sobie zaznaczałem. No to tak z tyle. Załóżmy, że tak. Coś tu pewnie mi nie pykło. Bo tu coś pewnie, widzowie, z terenem jest. Coś tu jest, widzę, że ewidentnie z terenem. No to co, to tak mi nisko się to... Aha, bo tu jest wyżej przy tym. A tam nie jest wyżej, a tu jest wyżej. Serio? No ale nie, ja nie mogę tutaj terenu... Nie, tak nie mogę. Tam ma być wyżej przy torach. To mi nie wyszło. Trudno, no wiecie. Inwestycje. A tutaj też mi nie wyszło, bo tu też tak jakoś te płoty są. Zobaczcie, no dobra, no tu jest jeszcze powiedzmy do wyrównania, no mogę dodać tego. Wiecie co, no to wychodzi na to, widzowie, że dopóki ja terenu nie wyrównam tutaj, to nici z moich tu planów z owcami. Ale w sumie można by tak zrobić, że... Słuchajcie, jaki to by miał być rozmiar? Troszkę za wysoko. Będzie trzeba, myślę, że łagodzeniem przelecieć, no bo nie możemy. Dobra, to czekajcie. Zróbmy tak. O, i będą... No dobrze, no to tak jeszcze by mogło być. Okej, okay. Jeżeli tu już jest taka wysokość, no to... To słuchajcie, to my z tym nic nie poradzimy i mamy wyjście. Albo z tym terenem polecieć pod tą wysokość, ja wiem, tak... Kurczę, tutaj tak wam pokazuję, dokąd te owce były. No możemy, widzowie, w zasadzie, nie? Kto powiedział, że tu nie może być wyżej? Miałem trochę inny plan, bo miał być wyżej tylko tam, gdzie jedzie pociąg. Jedzie pociąg z daleka, właśnie jeden jedzie. Ale no nic, to tu będziemy łagodzili. Spoczko. To wtedy ten część, nie wiem, czy znowu na winogrona, czy na co, szczerze się nie zastanawiałem. Fabryki wszelkiego rodzaju, no to... Tak jak mówiłem, chciałbym przy... głównej drodze. No i co z tym płotem w tej sytuacji? Czy by to oznaczało, widzowie, że ja bym musiał tutaj ten płot zburzyć? Nie musiałbym go burzyć. Może być skarpa. Słuchajcie, kto powiedział, że nie ma być skarpy? Znaczy teraz to ten płot zamalowałem, nie? Ale złodzieje na wchodzą. Chociaż wątpię, żeby ktoś mi tu wszedł przez taką skarpę. Słuchajcie, no teoretycznie może być skarpa, a na tym może stać płot do góry. Jest to do zrobienia, chociaż tutaj spad będzie ogromny, natomiast słuchajcie, no my nie musimy mieć wszędzie tego terenu takiego, wiecie, no przecież w świecie realnym tereny też są różne, a ja tutaj zawsze wszystko jakoś równo robię, po co? A po co to komu? A do czego? To widzowie, to plan jest taki, jeszcze raz, zwierzęta, owce, to było chyba to, no bo tak jeszcze spojrząc,
Jest taki olbrzymi, ale nie podoba mi się ten obiekt. Jest jeszcze, słuchajcie, coś takiego, co mi się nie podoba też tym kształtem, bo chyba, żebym to po prostu postawił tak i wtedy drugą tu, to wtedy byśmy mieli pretekst do tej skarpy. No to mi się w ogóle nie podoba, bo to już mamy, wiecie, w krowach. Jedyne, co mi naprawdę podoba się, to jest to. To jest naprawdę jedyne, co mi jakoś tam by tutaj, moi drodzy, pasowało, nie? To możemy w jakiejś tam odpowiedniej odległości dać od torów. No nie wiem, z tyle. I też troszkę od płotu, żeby w razie czego jakieś drzewo posadzić. Natomiast później chciałem to zrobić tak. Aha, bo to ma wtedy inny kształt. No dobrze, a jeśli chciałbym tak samo, no to musiałbym tak naokoło objeżdżać z tą wodą, z tym wszystkim. No ale miałbym pewność, że jest ten sam kształt. Wiecie, to moje zdecydowanie, no nie wiem, możemy spróbować po prostu w tym samym kształcie to zrobić, nie kombinować. Wtedy już będziemy wiedzieli, gdzie mamy jechać. Niech tak sobie szerzej będzie i to nawet z daleka by jeszcze jakoś tam wyglądało dobrze, no ale widzicie, widzicie. No tak zacząłem grzebać, że tutaj będzie trzeba się mocno zastanowić, jak to wyłagodzić wszystko, bo tego nie będę w stanie raczej chyba naprawić. No właśnie. Teraz muszę zrobić, zobaczcie, muszę zrobić tak, że troszkę złagodzić, żeby płot wyciągnąć, żeby go usunąć. Jak usunę płot, to wtedy złagodzić i... No dobra, no ale ten płot może być troszkę... Nie da się jeszcze, a da się. A sam się płot wyciągnął, to po co ja to kasuję? Dobra, za późno, skasowałem. Zorientowałem się. Fajne, to mi się akurat ta funkcja podoba, słuchajcie. Wiecie co? Dobra. To prawda jest taka, że niech tu spoko będzie taka troszkę górka. Ja jestem jak najbardziej za. Nawet bym zobaczył, jak ta funkcja by nam działała. O, załóżmy, że tu jest poziom docelowy. Załóżmy, że stąd zaczynamy. Wiecie, no ta funkcja też jest całkiem fajna, potem resztę można dołagodzić. O. Tylko nie wiem, czy tu coś jeszcze będę... O. Pięknie nawet. No oczywiście wiadomo, no tutaj to się... Ten fragment się tutaj dorówna, żeby owieczki, wiecie, nie miały dziury pod płotem. I co wtedy w tej sytuacji? W tej sytuacji... Tutaj to tak jest średnio, bym powiedział. Czyli troszkę jakbym za daleko zajechał. No, troszeczkę za daleko zajechałem, ale może tak być. Dobrze, dobrze, dobrze. To tutaj troszkę złagodzimy jeszcze. Szczególnie tutaj. Zobaczymy, jak ten płot się tu zachowa i wtedy niech sobie będzie skarpa, my ją potem utniemy. Słuchajcie. Będziemy się szczypać. Co my się będziemy szczypać? No nie będziemy się szczypać, widzowie, przecież, nie? Aha, tylko z bramą znowu coś nie jest do końca ryn. I bramę, słuchajcie, trzeba na nowo postawić. Dobrze, no przecież tutaj może być i pod górkę, no. Mi to tam, wiecie. Abym później nie miał problemów znowu z wstawieniem tego płotu. Czy tu inną bramę bym dał? Kurczę, taką jakąś... Jak na ranczo? Myślę, że nie. Myślę, widzowie, że nie, ale zastanowiłbym się może nad jakimś innym płotem tam na górze. No bo skoro i tak tam nikt nie wejdzie, to może bardziej, żeby ozdobny ten płot był. Może to jest jakaś opcja, widzowie, moi drodzy kochani. To jeżeli... Oj, jeżeli to tak tutaj już wygląda... Słuchajcie, przecież nie ma problemu, żeby ten kawałek tutaj też był... O, to my to wyłagodzimy potem całe. A nie ma problemu, żeby to już było całe. O.
wyżej, bo i tak jest wyżej i tak. Kurde, ciężko będzie tą bramę tak zrobić. Dobra, no to tu powiedzmy, że przy bramie może być o. Tak ścięte. Ale ja będę miał teraz zadanie ten płot tu wprowadzić. Już widzę, że sobie zrobiłem Mission Impossible. A moi drodzy, no cóż, cały Yuken nie byłby sobą, jakby czegoś nie odwalił. Innych bram, tak jak mówiłem, raczej bym nie chciał. Takich jakichś tam drewnianych czy czegoś. Mam raczej bramę sprawdzoną. No ta nie jest zła, ale... Myślę, że ta brama, która tutaj jest przeze mnie planowana, jest chyba najlepsza. Ta była w... Chociaż wiecie co, tutaj taka szeroka mogłaby być, jeżeli tu maszyny wjeżdżają. To nic nie szkodzi, że w tartaku jest taka. Mogłaby być taka szeroka brama. Ponieważ widzowie wjeżdżają tu maszyny, tylko że jak ja to złagodzę ten teren, no coś tu chyba z czymś dałem mocno ciała. O właśnie, samochody widać właśnie jak jeżdżą. Coś tu widzowie widzę, że już będzie nie tak. No, także brama już wiem, że na pewno nie będzie tutaj. Troszeczkę musimy to mocniej złagodzić. Niech będzie oczywiście pod górkę, ja jestem jak najbardziej za. Spróbujmy teraz tą bramę wstawić. No ja myślę, że taka duża brama by mogła być, bo tutaj będą jakieś maszyny wjeżdżały, wyjeżdżały, to przecież tamta nie była zła, ale może w ten sposób sobie zaznaczymy, która brama jest do domu, a która jest... No tutaj nie pasuje mi ten murek. Ta jeszcze by mogła pasować. Jeszcze jej też nie wstawialiśmy, widzowie. Od biedy by mogła być. Chociaż ta bardziej pasuje do... Nie wiem, tak po prostu bardziej. To dajmy tą bramę, słuchajcie, tutaj głębiej, cyk. Jeśli chodzi o płot, to... Ciekawe, czy to mi się uda wszystko teraz zrobić. Widzowie, to jest teraz zagadka. To ta część płotu, no to już musi zostać siłą rzeczy, no taka jaka jest. Patrzcie, że się uda. To ta część płotu niech będzie. I teraz pytanie, czy dalej też musi być taka część płotu, bo ja myślę, że zrobiłbym coś bardziej takiego szalonego. A, to taka jest brama, a to nie. I zrobiłbym, moi drodzy, coś bardziej szalonego i tą drugą część płotu zrobił zupełnie inną. Taką bardziej, nie wiem... Może niekoniecznie taką słomiankową, ale... Taki? Taki płot, widzowie? Śmieszny? No nie, no to taki... Tak, nie, no to tak... Czy dla beki taki stary? No nie. To nie są płoty, które ja bym tu chciał wstawić. Siatkę myślę, że też nie. Jest tyle rodzajów, słuchajcie. Tu są jeszcze takie płoty, te białe. No ale to standardowo w farmingu jest. Ja nie chcę, słuchajcie, wstawiać płotów, które gdzieś tam standardowo są... W farmingu, więc to nie. To odpada. No słuchajcie, nie ma tu lepszej koncepcji. Trudno, zostaniemy przy tym, przy czym byliśmy, bo czasem jak się kombinuje za dużo, to można przekombinować. A mi się zmysł znowu, słuchajcie, projektowy włączył, także nie, odpada ta opcja. Dajemy to, co było. Jak dla mnie, to ten płot już może po prostu tutaj sobie lecieć. O. Górą. On nie musi lecieć tak totalnie przy... O, cyk. Lekkie tutaj zrobimy łagodzenie. Ale tylko leciutkie. I będzie nam wszystko, słuchajcie, grało i buczało. I będzie pięknie. Będzie kolorowo. Niech tam sobie będzie wyżej wjazd, to nie ma problemu, maszyny takie jak traktory sobie dadzą radę pod górkę. Oj, tu już tam za dużo wziąłem. Tutaj ciutkę trzeba ubrać. Niech i ta skarpa sobie tu będzie, jestem jak najbardziej za, że słuchajcie, nie musi być wszędzie tak samo, identycznie. My możemy lecieć w taki deseń, o tu możemy troszkę ściąć. Niech będzie po prostu tutaj taka sobie
fajna skarpa. Czy ona jest fajna, to ja nie wiem, nie, ale niech sobie będzie. O. Później będę to sobie dopieszczał poza odcinkiem, bo wiecie, to nie jest jakby nic tutaj aż tak istotnego na ten moment, prawda? Czyli co? Czyli de facto mamy, widzowie, owce. No i niech tak będzie. I jest spoczko. Mamy owce. No dobra, no to tu już bym musiał poprawić ten płot. Tu w tym miejscu to już muszę poprawić, bo to akurat co jak co, ale mocno drzaźni po oczach. Dobra. Się naprawiło samo, jak widzicie. Także funkcja jest bardzo fajna w farmingu. Podoba mi się. Owiec musimy oczywiście owce kupić. Natomiast my tu mamy teraz plan taki, żeby zobaczyć, jak to, widzowie, z tymi fabrykami. Bo tu tak nie do końca chciałbym te fabryki budować. Tu jeszcze na coś sobie ewentualnie miejsce, słuchajcie, zostawię. Jeszcze nie wiem na co, ale na coś na pewno sobie zostawimy to miejsce. No tu ewidentnie trzeba troszkę ten teren jeszcze podnieść. No to jeżeli to tak jest, to ja nie wiem, czy tu w ogóle... O! Czy tu jest w ogóle, widzowie, sens, kurczę, żeby też tak nisko było? To ten fragment może być cały wyższy. Jeszcze nie wiem, co tam będzie, ale... O! I wtedy tutaj będzie to jakoś tam się... łagodziło, to jeszcze pomyślimy, co i jak. Na razie to nie jest rzecz, która by była jakoś istotna. Owiec, ja jakby nie chciałbym może, słuchajcie, widzowie, oj, gdzie ja pojechałem? Nie chciałbym, słuchajcie, może owiec kupować, bo pewnie włączę poza odcinkiem, stwierdzę, że coś trzeba przesunąć budynek i znowu będzie problem. Także myślę, że jak zobaczycie następny odcinek, to wam pokażę, że owce są, bo nie jestem do końca przekonany, czy nie przesunę troszkę tych budynków, czy w ogóle tych owiec nie dam może odtąd. Bo może tutaj przy drodze byłoby lepiej coś innego dać. No nie chciałbym trzech budynków z owcami, no bo to bez sensu. Ja wiem, że tu aż kusi, żeby jeszcze jeden zbudować, ale ja nie widzę tego jakby sensu większego. Jakby na ten moment, moi drodzy. Oczywiście drzew nie sadzimy, tutaj pociąg ma jechać, ma być go widać, także go nie odgradzamy w żaden sposób. Tutaj sobie winogrona są i oliwki i spoczko. I teraz słuchajcie, tu jest problem tego typu, jak wam ostatnio pokazywałem, że... Znaczy problem, to nie jest żaden problem, ale rzeczy, które będą nam potrzebne, to przędzalnia, czyli też fabryka ubrań i na pewno czegoś takiego byśmy tutaj no nie chcieli budować, mimo że wszystko jest teoretycznie cacy. Nie wiem, czy chciałbym tu fabrykę. Z drugiej strony to jest tak ładny budynek i on jest tak daleko mojego domu i też nie robi zanieczyszczeń, że teoretycznie tutaj przy tych owieczkach by było dobrze, bo byśmy od razu wełnę dostarczali, a ubrania byśmy gdzieś zawozili. Właściwie to jest chyba to samo, co zakład... A nie, bo zakład krawiecki to jest coś innego. To powoduje materiał, a zakład krawiecki musi być obok, czyli jeżeli tak, to byśmy musieli oba budynki. Wiecie, no tak teoretycznie... mogłyby te dwa budynki tutaj stać obok siebie za tymi koniami, bo to nie są rzeczy, które by jakieś tam zanieczyszczenia powodowały. No mogłyby stać jeszcze tam przy torach, bo mógłbym tu zrobić, no chyba, że tak zrobimy, widzowie, i tu przy torach je postawimy, jeden obok drugiego. No tutaj też wtedy odbieramy, no to tu byśmy dowozili. Jeszcze można to tak przyjąć. Jeżeli tak testowo byśmy chcieli się na to zdecydować, to ten budynek by musiał stać tak, moi drodzy kochani. No tutaj by mógł sobie stać na przykład tu. Spoczko, troszkę od torów ma odstępu, żeby go tam pociąg nie zahaczył. No i później jest kwestia zakładu krawieckiego, czyli to byśmy dowozili i później zakład krawiecki musiałby... Nie mamy za dużego wyjścia, to znaczy albo mamy
opcję z taką. Nie wiem, czym będziemy te materiały dowozili, ale pewnie manikiem. Więc ja myślę, że tutaj już nie ma co kombinować. Niech, jeżeli to manik będzie woził, to niech od tyłu ten. Jakoś intuicja mi mówi, jak zawsze. Moi drodzy, aby obok siebie były dwa zakłady krawieckie. Czy to oczywiście ma w tej chwili sens, to tego nie wiem. Aha, ale tylko... Aha, bo tu z tyłu musi być wjazd. No dobra. Ja i te moje aha. Znaczy wiecie, no nie wygląda to źle. Jest to na tyle daleko od mojego domu, że... A fajnie to dosyć wygląda, więc mogą być tutaj w tej strefie. Jakbym jeszcze coś pomyślał, to pomyślę. Czyli to by mi rozwiązało jeden problem. Ale oczywiście jeszcze jest kwestia... przetwórni winogron. No to już nie wygląda tak, żeby to mogło, bo to mogłoby teoretycznie też tutaj stać. Natomiast według mnie ten budynek absolutnie nie wygląda, no chyba żebyśmy jakąś ścianą go oddzielili. Bo jest przetwórnia winogron i tu było jeszcze jakaś produkcja soków. A bo to jest jeszcze taka przędzalnia. Nie, no to tą co dałem jest ładniejsze. Jeszcze, moi drodzy, jest... fabryka soków. A, jeszcze jest fabryka ubrań. Dobra, widzowie, czyli ten zakład krawiecki mi nic niewiele daje, bo jeszcze... A nie, ale to wełnę się dostarcza. Okej, jest fabryka ubrań. Czyli to musi być przy głównej drodze. No, czyli tak naprawdę w tym momencie budowanie tych budynków nie ma sensu, bo ja i tak będę musiał stąd dostarczać to tam. Więc jakby... A tego nie chcę tu wybudować, czyli już lepiej byłoby wszystkie budynki trzy wybudować po prostu przy głównej drodze. I zobaczcie, tu później jest jeszcze gdzieś tu są te mleka, tu jest cukier. Już nie mówię, że tutaj jeszcze mam jakąś hodowlę ryb, ale no to już tam nie chcę tak daleko w tym iść. Kurczę, moi drodzy. A nie, to są konie. A, tu jest fabryka. Soków. No to też przy głównej miało to być. Że winogrona bądź pomidory dostarczamy i daje, czyli mamy cztery właściwie budynki związane z owcami z winogronami jednocześnie, albo pięć. Muszę to przemyśleć, moi drodzy. Myślę, że sobie poprzymierzam i wam to pokażę w następnym odcinku, bo widzicie, że moje kombinacje, często zmieniam zdanie i nie chcę tutaj, żeby ten odcinek jakoś tam długo trwał. Myślę, że to, jak sobie budynki postawię, to jest najmniej ważne. Natomiast tu oczywiście później jest jeszcze będzie nam potrzebne, bo to nie jest, widzowie, oczywiście tak, że my tutaj sobie zrobimy to, bo jeszcze mamy do sprzedaży tych soków taki jakby stragan. To samo winogrona możemy gdzieś tam sprzedawać, ale nam nie zależy na sprzedaży samych winogron. Tutaj coś jeszcze mieliśmy do ubrań chyba. Nie wiem, czy jakiś sklep kupuje ubrania. Pizzeria na pewno nie. Pewnie, nie wiem, nie. Targ rolny chyba nie, ale... A może? Nie. Stok z winogron bardziej kupuje. Targ rolny. Restauracja, no to tym bardziej ubrań nie będzie kupowała. No to byłoby dziwne, słuchajcie, jakby restauracja kupowała. No tu jest wiadomo, takie coś, co przyjmuję, ale nie chcę tego. Muszę przejrzeć. Widzowie, muszę przejrzeć. Bo jest tego sporo. I sam sok z winogron... Aha, to jest do ryb. Sam sok z winogron, to wiecie. To niewiele mi daje, tak? Bo to, że... O, tutaj mam ten... Znowu do winogron, ale ja nie chcę jakby samych winogron sprzedawać. Nie chcę, ja chcę przetwarzać. Czyli albo chcę robić właśnie sok z winogron, albo chcę robić no bardziej rodzynki. Właśnie tutaj nigdzie rodzynek nie zauważyłem. Ale nie potrzebuję, bo ja rodzynki mam dostarczać po prostu... O, tutaj są ubrania. Ale że co, w pizzerii ubrania kupują? No to kogoś mocno pogrzało. Moi drodzy, to kogoś mocno pogrzało, że w pizzerii, to jakby ma już, wiecie, ja nie mówię, że musi być wszystko 100% realistyczne, ale
No w pizzerii, tutaj ubrania to rozumiem w tym. Dobra, no to to będzie ten sklep, który mamy tam. No to dobra, no to będziemy to najwyżej wozić, jak nie, to się drugi wybuduje tam. Czy słuchajcie, ja sobie obiorę plan, jak to wybudować przy jednak głównej drodze. Tutaj nie będziemy budowali żadnych fabryk. Taka jest moja decyzja. Jest to ostateczna decyzja, kochani. Tutaj fabryk nie budujemy. Co do owiec, no... No, nie wiem jeszcze. No nie wiem, bo tu i tak jakiś płot bym mógł dodatkowo wstawić. Jakiś fikuśny, taki wiejski. Natomiast nie wiem jeszcze co do owiec. I nie wiem ile tych winogron w ogóle, bo to też taka jest prawda, ile te winogrona dają plonu, bo ja bym wolał tutaj też jakieś rządki winogron jeszcze dać. Nie wiem czy w tę stronę, czy może w tę właśnie, tak dla odmiany, nie? Bo jakby wszystko, słuchajcie, będzie zależało, ile te winogrona, które tu mamy, dadzą nam plonu. Ile dadzą nam, nie wiem, rodzynek, ile na przetwórstwo soku. Tak samo oliwki. No tu mamy jeszcze troszkę miejsca też. Jeszcze nie wymyśliłem, jak to zagospodarować. Bo myślę, że każdy z tych budynków tu by śmiało wszedł. Ale moglibyśmy zrobić tak, że ten do sprzedaży jest przy głównej drodze. No zobaczymy. Coś tak jak z mleczarnią. Ale to na pewno byśmy tutaj wtedy budowali. Tu. W tej stronie, ewentualnie może tu. Z dala od mojego domu. Także powiem wam szczerze, że chyba bym musiał zebrać te winogrona, zobaczyć ile one dadzą plonu, żeby to zaplanować, ale też zdecydowanie jakoś fajnie przy głównej drodze. Na pewno no, owce tutaj być muszą. Lepszego miejsca na owce nie ma, tu nie ma jakby żadnej dyskusji, z tym nie polemizujemy, moi drodzy. Kwestia do kształtowania terenu to już są jakieś tam drobnostki. Tutaj trochę poleciałem tak z tym płotem bardziej na lewo, mogłem bardziej tak jakoś... No kurczę, tak jest krzywo ten płot, ale z drugiej strony w świecie realnym też nie wszystkie płoty, wiecie, zawsze są prosto. Prawda? No można tak przyjąć, że tak nam działkę wyznaczyli, no wiecie, płoty nie zawsze idą prosto. Przykładem jest ten płot. To miejsce wolne jeszcze się zastanowię, jak je tutaj można by wykorzystać. Na pewno dalej, no to szkoda, że to troszeczkę, chyba że da się to właśnie wężej zrobić. Że to do bliżej do tego, tamto bliżej do płotu, bo powiem wam szczerze, że chciałbym, żeby to jakoś tak na równi z tą drogą się kończyło. Żebym, nie wiem, tutaj się zaczynały na przykład winogrona? Nie wiem. Jeszcze nie wiem, co zrobię. To tak może drugi taki... No do przemyślenia. Tu oczywiście tą drogę sobie, jak widzicie, namalowałem, ale ostatecznie tych drzew tam nie wytnę i przejazdu nie zrobię, no bo przecież będę miał dziurę i będzie widać ten młyn zbożowy, a po to posadziłem drzewa, żeby młynu zbożowego nie było widać. Mam dużą rozkminę, którą muszę tutaj teraz zrobić i zrobię to poza odcinkiem odnośnie tych wszystkich budynków, które będę chciał postawić tutaj. I to jest dla mnie podstawowa rozkmina. I tym się zajmę, bo muszę zobaczyć, jak to pasuje. Poza tym wiecie, że wiele zmienia się w praktyce, bo pokazuje no, na przykładzie mleczarni, że najpierw przecież miały być dwie obory dla krów, skończyło się na czterech. A później, gdy się okazało, że te krowy tyle mleka produkują, że nie jesteśmy w stanie przerobić, to zacząłem kombinować z różnymi punktami, które to mleko przerabiają, tak? Od fabryki ciastek, po których też wybudowałem cztery i być może, że fabryki ubrań w przypadku owiec również będą na przykład cztery. No jest to, widzowie, niewykluczone. Nie można tego jakoś na 100% powiedzieć, że nie. Także... Ale powiem wam taką ciekawostkę, bo tam widzę, tutaj wtedy jechaliśmy, tutaj jest chyba właśnie za ten komin wystaje, to jest ta przecież chyba przetwórnia właśnie, co słoneczniki tam zawoziły, nie słoneczniki, tylko rzepak tam zawoziłem, nie? I pamiętam, jakie to na początku, jak zaczynałem grę, jak zaczynałem właśnie na tym pierwszym polu, które no nie wiem już, gdzie się zaczynało, bo to już słuchajcie, tyle rozbudowaliśmy, moje pierwsze pole to zaczynało się, moi drodzy... O kurde. Nie, tu nie. Gdzieś tu się moje pierwsze pole zaczynało i w ogóle coś mi market się usunął. Czemu tak jest? Coś ja nagrzebałem, ty widzowie, ale numer. Chyba ten market tu stał, nie? Jak musiał stać między... Wiecie, no musiał ten market stać tak jak są te... Tak jak są te latarnie, no inaczej nie mógł stać.
musiał tak stać tutaj. No, także słuchajcie, nie wiem czemu zniknął mi ten market, coś nagrzebałem. Natomiast pamiętam, jak zaczynałem, jak mi się daleko wszystko wydawało, a teraz zobaczcie, połowa, no i brama też do dy, do dy. Połowa, kurczę, tutaj tego terenu to już należy do nas, a tutaj już mamy ten... No, także fajnie. Nie, no te owce na pewno bym tu chciał, tylko kwestia przemyślenia, czy może bliżej jeszcze płotu ich nie dać, czy jakoś tego terenu może jeszcze lepiej nie zrobić, żeby tą część jakoś wykorzystać. Więc nad tym się zastanowię. Tutaj to też wyrzeźbię, także to będziecie widzieli, widzowie, w następnym odcinku. Myślę, że tutaj nie ma rzeczy, które na odcinku chciałbym robić, bo wolę wam po prostu pokazać, jak to wyrzeźbię, bo widzicie, że u mnie to jest wiele rzeczy związanych z rzeźbieniem. Natomiast na pewno spotkamy się na odcinku związanych z winogronami, gdzie będziemy te winogrona zbierali. I to nie powiedziane, że będzie wcale następny odcinek, bo tutaj się dzieje akcja, słuchajcie, tak dynamicznie i tak szybko. Tyle się dzieje. O, jest nasz piesek kochany. Tyle się, słuchajcie, dzieje, że no, no może to być, wiecie, duży spontan. Niby teren jest wyrównany, więc te fabryki teoretycznie, słuchajcie, mógłbym tu zacząć budować. I tu by było nawet spoko miejsce. Czyli fabryka ubrań, coś tam, a zaraz mnie skusi. Zaraz mnie skusi i tutaj poburzę te domy. Nie, no może zostawmy jakichś mieszkańców, co? No bo kto będzie pracował w moich fabrykach, jak ja wszystkie chaty wyburzę? Widzowie, to tak nie można, chociaż na pewno byłoby mi na rękę skorzystać z tamtej drogi. O, tutaj już mam pretekst, bo płot jest krzywy. No nie wiem, przemyślę, widzowie, przemyślę. Przemyślę. Temat do przemyślenia, jak najbardziej. Ale to tyle, jeśli chodzi o ten, moi drodzy, odcinek. No nic, ja tutaj się po prostu pobawię, także będzie niespodzianka. Zobaczycie w następnym odcinku, co wykombinowałem. Tak jak mówię, będę starał się te fabryki jak najdalej, czyli bardziej w tamtą stronę puścić, żeby jak najdalej były mojego punktu zamieszkania, a tu bym jednak chciał, żeby i tyle, ile się da jednak, jeszcze te winogrona rosły, ale to jakoś będę musiał sobie to, kurczę, w głowie rozplanować, także mam ciężką rozkminę w głowie, wbrew pozorom. Słuchajcie, prosta rzecz, ale oj, ale wcale taka prosta nie jest, chociaż ktoś by pewnie powiedział, ja wiem, co ktoś z was by mógł powiedzieć, skoro tutaj chcę robić te fabryki, to czemu by owiec nie wstawić tutaj, a tam dać po prostu winogrona? I widzowie, to też byłby plan i nawet nie wiem, jeżeli ktoś z was tak pomyślał, to pozdrawiam cię, drogi widzu, wiecie co? To nie byłoby wtedy głupie. Tam mogłyby być te owce i od razu pod ręką byśmy mieli wszystko. Kto powiedział, że owce mają być koło koni? I kto powiedział, że tu nie może być winogron? W inny sposób jakoś rozłożonych. Albo jako, nie wiem, ciąg dalszy, tak? Takie krótsze rzędy aż do torów kolejowych. Widzowie, no to powiem wam szczerze, byłby plan super. To byłby plan super, nie? Że aż do torów kolejowych zrobić winogrona dalej, czy tam oliwki, w zależności, nie? Tutaj ogrodzić płotem, a owce wstawić tam. Zobaczmy, no trudno, sprzedam. Zróbmy tylko przymiarkę. Widzicie? No dlatego wielu rzeczy nie robię na odcinku, bo jakby teraz się z wami tym dzielę, natomiast... Bo prawda jest taka, że jeżeli te owce, widzowie, wybudujemy tu, tak naprawdę nie będzie miało znaczenia, jaki to będzie budynek. Jeśli na przykład, przykładowo, taki budynek by mi bardziej pasował, zobaczcie, to ja bym wolał taki budynek wstawić. W sensie kształtowo cała ta działka, nie? Zobaczcie, kto powiedział, że to musi... Czemu na przykład czegoś takiego nie dać, mniejszego? Bo tamten kształt trochę tutaj stuje to wszystko. Może na początek nie kupujmy nie wiadomo ilu owiec. Tu jest 300. To w ogóle by było po problemie, bo to już mamy sprawdzone, prawda? Wiemy, jak to funkcjonuje. Więc wstawienie takich dwóch jakby obór. A z domu specjalnie nie było. No nie, tam jest okno z domu. Czekajcie, to musi być jednak coś, co się ukryje za drzewami. To powiedzmy, że zobaczmy. Takie coś, widzowie, patrzcie. Tu mamy miejsce do wody, załóżmy robimy cyk, tam sobie przymierzę
I wtedy, jeżeli to bym jeszcze obrócił, o, no i pięknie, i tak byśmy mieli owiec, i 300 owiec, i byłaby gitarka. Według mnie byłoby super. Z drugiej zaś strony, kto powiedział, że nie może to być od tamtej strony gwiazd, nie? Znaczy nie, no tak bym nie chciał, wiadomo, ale... Ale mamy, jak widzicie, pole manewru bardzo, bardzo szerokie. Nawet jakbym zrobił powtórkę, replay, o. No pięknie, to tam zrobić tylko jakiś płot, tutaj dać owce. Tu zawsze jakieś takie drzewka, można posadzić parę drzewek, które to zasłonią, żeby z domu tak nie było widać. Czyli wtedy tutaj dajemy fabryki wszystkie związane z tymi owcami, jest blisko. Tylko jakbym chciał posadzić, słuchajcie, winogrona, to też musiałbym to zrobić teraz. Zobaczmy, jaki to jest. Ostatnia rzecz, widzowie, i będziemy kończyli. Bo chciałbym zobaczyć, może dla próby zobaczmy to z moda, chociaż boję się tych modów, bo mówię, one czasem nie działają. Jeśli załóżmy, dalej winogrona chciałbym, no nie wiem, tu musiał sobie narysować jakąś tam linię, żebym też mógł zawrócić, więc to... Ja już bym też, słuchajcie, nie chciał. No dobra, to może tak. Nie wiem, jakie to powinno być szerokie, żeby móc zawrócić. No nie wiem, no załóżmy tyle. Żeby już te traktory mogły tutaj jeździć, żeby się nie denerwować, że mi miejsca zabraknie. I zobaczcie, załóżmy, że tak, nie? I teraz robimy tu. Załóżmy, że wybieramy sobie to. Załóżmy, na razie robimy test. To dotąd możemy to, słuchajcie, posadzić. Oczywiście to teraz jest krzywo. Ja bym mógł zadbać o to, żeby to już było na 100% prosto. Tylko wtedy nie musiałbym tego terenu tak się martwić. Ta górka mogłaby być tylko przy torach. Więc ten teren mógłby tam sobie być, powiedzmy, że w miarę równy i by mi się problem rozwiązał. Dobra. To słuchajcie, ja to zrobię w ten sposób, czyli spodziewajcie się, że tutaj posadzę winogrona, spodziewajcie się owiec tam, gdzie pokazywałem, no i spodziewajcie się fabryk. I to wam pokażę w następnym odcinku, no i będziemy pewnie już bliżej do działania w temacie bram. No niestety bramę trzeba usunąć. No widzicie, mam do dopieszczania parę rzeczy, także ja mam co robić. A sam jestem sobie winien, no bo sam, jak widzicie, no takie czasem sobie wymyślam jakieś dziwne zadania. No ale taki jestem, lubię projektować, kręci mnie to i to sobie zaraz poza odcinkiem, moi drodzy, zrobię. Jest kwiecień, to jeszcze nie będę niczego sprzedawał, jeśli chodzi o nasze wyroby. A może zobaczmy jeszcze jedną rzecz, moi drodzy. Zobaczmy jedną rzecz, bo może się okazać, że jak taki hektar przelecimy, to będzie idealne po prostu podniesienie terenu i tu nie będzie potrzeba nie wiadomo czego. Nie wiem, ale się dowiem. Zobaczcie. Widzicie, może taki spad zrobimy z tych automatycznych, bo ja może niepotrzebnie tutaj się jakoś tam produkuje, a to jakby całe narzędzie zrobi za mnie całą robotę. Ja tylko sobie później to zrównam. Chyba będzie lepiej, widzowie, mi się wydaje. Na wszelki wypadek zaznaczmy wysokość. No, myślę, że to jest dobry pomysł, moi drodzy. Wtedy będzie jeszcze troszeczkę miejsca na oliwki, troszeczkę miejsca na winogrona i nie takie troszeczkę, bo tutaj tego miejsca, jak widzicie, no trochę będzie, nie? Także... I to mogą sobie, że tak powiem, winogrona rosnąć pod górkę. Tutaj bym to odgrodził płotem przy torach. Dobra, no i co? Jest chyba spokojnie, moi drodzy. Chyba 100 razy lepiej to teraz jest niż było. Czyli widzicie, znalazł się jakiś kompromis. O, to tutaj widzę, jest inny jakiś... Jakaś inna wysokość. Nie, no to coś popsułem.
Dlaczego tak? Już chwaliłem, nie? Już witałem się z gąską, moi drodzy. Już mówiłem, że jest super, a coś popsułem. No ale dobra, no to tutaj się najwyżej podwyższenie jakieś zrobi. Tak jak mówię, tu na pewno chciałbym, żeby była taka skarpa. Mam ochotę na skarpę, będzie skarpa. Kto mi, słuchajcie, skarpę zabroni zrobić, nie? No, dobra. Dobra, moi drodzy, no to myślę, że będzie spoko. Myślę, że będzie spoko. Tutaj tylko chyba symbolicznie trzeba... Oj, teraz to takie symbolicznie mi nie wyszło troszkę. Ale widzę, że za nisko jest pod tymi torami. Dobra, to ja zrobię tak i potem złagodzę i będzie gitarka. Także jak widzicie, mam co tutaj robić i... Pewnie macie ze mnie tutaj troszkę też i beki, nie? Że kurczę, symulator rolnictwa, ale wiecie, no jakby nie patrzeć, no to też jest, żeby była idealna gospodarka, to musi też być dobrze jakoś w moim odczuciu zaprojektowane, to musi być funkcjonalne. Jak widzicie, nauczyłem się troszkę i na przykładzie chociażby krów, gdzie dużo, znaczy właściwie to zaczęły te moje kombinacje się zaczęły totalnie, jak mam być szczery, to się zaczęły od, jeśli dobrze pamiętam, moi drodzy, to pierwsze kombinacje, gdzie najwięcej z fabrykami kombinowałem, oj, to pierwsze kombinacje takie totalne, to dotyczyły, jeśli dobrze pamiętam, drewna. I to się od tartaków zaczęło. Nie, że ja takie kombinacje jakieś tam robiłem. Tylko sami widzicie, że te tartaki nie dość, że faktycznie dają kasę i to jakby jest funkcjonalne i wszystko no, daje mi taki szybki zarobek bez jakiegoś wielkiego napracowania się. No bo nie powiecie, moi drodzy, że nie. Bo jednak bardzo... Te tartaki są funkcjonalne, bardzo. Komuś tam pole zamalowałem, słuchajcie, ale to nie moje pole, to nie moje, to komuś. Po moim chodził, moje pieniądze zabrał, kto mu dał takie pozwolenie? No, także zaczęło się, widzicie, od tartaków, które jak widać są funkcjonalne. Później drugim krokiem były przecież był temat z krowami, z mlekiem i jak widzicie, to też zaczęło być funkcjonalne, tak? Bo nie powiecie, że nie. No i teraz pod każdym kątem myślę, żeby to właśnie było funkcjonalne, nie? Co robimy. Także myślę, że jakoś ten teren tutaj sobie fajnie wyprostuje. O, tak muszą być tory. Bo jednak troszkę za wysoko było na torach. Także to będziemy musieli chyba zrównać. O, tyle. Dobra, równajmy. Tak, tyle. Tej wysokości musimy się trzymać. Szczebelki widać, słuchajcie, to znaczy, że jest dobra wysokość. Okej. Okay. Tam trochę spieprzyłem. No, także zaczęło się i zobaczycie, że teraz, ja nie wiem ile oczywiście te ubrania kosztują, nie patrzyłem, no po prostu idziemy w totalne przetwórstwo, tak? Idziemy, widzowie, w totalne przetwórstwo, jakby to jest mój cel, ja tam się no nie rozdrabniam, ile się zarobi, ile się nie zarobi, bo wie na pewno dużo, nie? I pewnie tą strefę od przetwórstwa również będę nieraz jeszcze edytował. No ale trudno, no. Widocznie taki rap, taka rzeczywistość. No dobra, to ja już tutaj sobie ten teren jakoś tam, moi drodzy, zrobię. Może nawet stąd tam. I będzie, słuchajcie, wszystko gitarka. Chyba teraz nic nie psujemy. I ładnie tutaj zrobię jakieś fajne właśnie ogrodzenie. Coś też pokombinuję. No niestety więcej modów nie widziałem. Jakichś z ogrodzeniami, z jakimiś takimi fajnymi rzeczami. Także... Z tej strony, słuchajcie, tutaj może być faktycznie ten teren troszkę niżej. A tam będą tory tylko na górce i po torach nie... No tak jak często jest, że tory są na górce. O, widzowie. Przelecimy jednym markerem, który po prostu tory podniesie. O. Dobra, to już tam zobaczymy.
To już się będę bawić, bo widzicie, no troszkę tej roboty mam. Właściwie nawet zabawy, nie roboty. No i tutaj już jest za wysoko ewidentnie. Chyba, żebyśmy ten płot podnieśli, ale nie no, droga jest, kurde, ludzie. Trzeba jakoś wjechać, no kto tu będzie wjeżdżał? Trochę przesadziłem z tą wysokością, no. Dobra, to tyle. Drogi widzu, będzie mi bardzo miło, już tradycyjnie ciebie serdecznie proszę, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to również będzie mi bardzo miło, jak zostawisz suba, aby nie przegapić właśnie odcinków, czy to z farminga, czy z Euro Truck Simulatora, no i pewnie jeszcze z jakichś kolejnych pozycji, typu, które są w planie, bo pewnie będzie i seria z Fishing Planet wracała, czy zdecydowanie Skylines, City Skylines, także ojej, jak to razi po oczach. Coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak. Za duże te pędzle mam i to chyba dlatego. No, także teraz sobie małym pędzlem tu przelecę. O, i o to mi chodziło, żeby taką górkę. Gdzie o to mi, drodzy moi kochani, chodziło, żeby taką minimalną... Nie, bo znowu robię to, co robiłem wcześniej, kurde. O, tak, trzeba złagodzić i teraz... Dobra, teraz wziąć wysokość. Super. I takim właśnie małym pędzelkiem sobie przelecimy. O to mi chodziło, żeby te tory były troszkę na takiej góreczce. Tutaj niżej damy płot. Jak się ta góreczka będzie kończyła, damy płot, ogrodzenie, a potem dalej już będą. O to mi chodziło, tak. Tak. Zdecydowanie. Tutaj będzie płot. Tu można jeszcze kawałeczek w zasadzie przejechać. Żeby czasem potem znowu dziury nie zrobić pod torami. Wiecie jak jest, nie? Może lepiej kawałek dać zapasu. Dobra, no to co moi drodzy, kochani. Widzimy się pewnie w następnym odcinku już jutro, bo codziennie staram się odcinki wrzucać, czy to z farminga, czy z Euro Trucka i z innych. Także widzimy się jutro. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.